Proszę Państwa, to już wiemy, jaka pogoda, ale teraz spójrzmy na własne dłonie. Ja patrzę i zawsze jest coś do wycięcia. Jak obcinać paznokcie? Temat taki wydaje się prozaiczny, ale pytanie jest ważne i o tym pani Mirosława Petrykat, która jest manikirzystką. Dzień dobry. Dzień dobry. Magda będzie naszą modelką. No, ale tutaj też mogą być zagwozdki. To zależy też, czy paznokcie u rąk, czy paznokcie u nóg. To zacznijmy od dłoni. Tak, regularnie go sobie... Z tym, że do paznokci naturalnych pilniczki o drobniejszej gradacji. Im większa nie... Taki pilniczek musi być napisany... Obsługiwać paznokcie naturalne. Paznokieć nie będzie się rozdwajał. A małemu dziecku? Najlepiej obcinać paznokcie obcinaczem, specjalnym obcinaczem albo specjalnymi cęgami. Takie są malutkie dla dzieci, bo ale też są tego typu cęgi. Ojej. Łatwiej tylko ale to etapami. Kilka ruchów po prostu? Delikatnie ostrze pod paznokieć. Tak? A czy na przykład po kąpieli nie byłoby łatwiej? Nie wycinać za głęboko tutaj przy wale około paznokcia. Wzrastając wbija się but, powoduje nacisk. Tak. Dodatkowa dolegliwość jest obowiązkowa, bo nie uda się nam pomalować paznokcia tak, żeby on wyglądał ładnie, kiedy jest skórka na paznokciu. No tak. Natomiast patyczkiem drewnianym, ale można też tutaj miałam... Gdzieś tutaj są takie łopatki. O, tak, tutaj jest taki puszer i taki...